Alergię może wywołać wiele czynników. Obserwując u siebie niepokojące zmiany, powinniśmy zgłosić się do specjalisty. W Olsztynie również istnieje ośrodek alergologiczny przy samodzielnym publicznym zespole gruźlicy i chorób płuc. Szacuje się, że z powodu alergii cierpi aż 50% Polaków. Jakie są główne powody, jakie są główne przyczyny tych alergii? Alergia generalnie jest chorobą cywilizacyjną i przyczyny mogą być złożone. Może to być predyspozycja genetyczna, ale może to być też narażenie na czynniki środowiskowe, na to jak żyjemy i to jak żyjemy od dzieciństwa. Oczywiście w tych początkowym okresie życia dba o nas mama, a więc to ona najpierw jest w ciąży, to ona odpowiednio się zachowuje, czasem nieodpowiednio. Jest też czasem narażona na określone czynniki. Daje nam własny ładunek genetyczny. Potem mają znaczenie wczesne miesiące i lata życia, to jak jesteśmy traktowani też i w jakim środowisku przebywamy, a więc znaczenie ma to, że cywilizacja niekoniecznie może sprzyjać naszemu zdrowiu, a może sprzyjać rozwojowi alergii. Jakie są objawy alergii? Mogą być bardzo różne. Do typowych należy katar, a więc nieżyt nosa, nieżyt spojówek. Może ulec zaostrzeniu astma albo w tym okresie na przykład pylenia roślin określonych może wystąpić astma. Ale alergia może mieć też charakter nie natychmiastowy, ale może mieć też charakter opóźniony. I dana osoba może reagować na przykład na związki chemiczne, kosmetyki. To hasło już dzisiaj wybrzmiało w Pani wypowiedzi. Czym z medycznego punktu widzenia jest astma? Astma jest chorobą wieloczynnikową, złożoną, jest chorobą oskrzeli. Nieleczona astma wiąże się z tym, że dochodzi do przebudowy oskrzeli, a więc do stopniowego ich zwężania. Dlatego też astmę należy wcześniej rozpoznawać, wcześniej umiejętnie leczyć. Gdzie możemy zgłosić się ze swoimi podejrzeniami, z objawami, które nurtują nas i jednak trochę niepokoją? Kiedy zauważymy u siebie lub u swoich bliskich, znajomych takie objawy jak powtarzające się w każdym sezonie nieżyt nosa, spojówek, czy spotkamy osobę z przewlekłą blokadą nosa, zaburzającą sen lub też będzie to osoba z występowaniem duszności wysiłkowej, świstami w klatce piersiowej o dynamicznym nasileniu, choć nie zawsze, to taka osoba powinna być skierowana do ośrodka alergologicznego, który znajduje się w Szpitalu Pulmonologicznym w Olsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv